Zwykło się mawiać, że wiedźmini noszą dwa miecze. Jeden na potwory, drugi na ludzi. Wielu dało się zwieść obłudzie tego stwierdzenia, bo choć oba są na potwory, to niekiedy tak naprawdę potwór potrafi kryć się w ludzkiej skórze. Witam was serdecznie, z tej strony Raptor i zapraszam was dziś do kolejnego materiału na moim kanale, w którym przybliżymy sobie pokrótce potwory lub też istoty, zwane fachowym wiedźmińskim językiem, teriantropami oraz anterionami. Czym, a raczej kim są teriantropy? Są to ludzie, którzy najczęściej pod wpływem klątwy lub też specjalnego rytuału potrafią przybrać inną formę. Najczęściej wilkołaka bądź niedźwiedziołaka. Często również mówimy o tym w kontekście lekantropii. Czym są anteriony? Anteriony w przeciwieństwie do teriantropów zmieniają się nie konkretnie w zwierzę lub też zwierzopodobną formę, a w człowieka lub też hybrydę pół człowieka i pół zwierzęcia. W zasadzie jedynymi znanymi nam z Wiedźmina anterionami są aguary. Skoro już pokrótce przypomnieliśmy sobie, czym ogólnie cechują się te dwa rodzaje, wydawałoby się podobnych do siebie istot, pora zagłębić się w to nieco bardziej. Pozwólcie, że na pierwszy ogień weźmiemy na tapet aguary, bo owe niesamowite swoją drogą istoty są, jak zaznaczyłem, jedynymi znanymi nam przedstawicielami anterionów. Forma żeńska bądź też kobieca, pozdrawiam przy okazji wszystkie panie, nie jest tu przypadkowa, bo aguarami mogą zostać tylko dziewczynki. Zostać, a nie urodzić się, jest w tym przypadku również bardzo kluczową informacją, bo ta enigmatyczna i bardzo rzadka rasa istot kontynuuje swą egzystencję tylko poprzez przeistaczanie porwanych elfickich dziewczynek. Tutaj można się w zasadzie doszukać pewnych podobieństw do driad, które z początku również pochodziły tylko od elfek i tak jak w przypadku aguar, dziewczynki dostawały nowe życie, tracąc swoje poprzednie wspomnienia. Lecz niech nie zwiodą was pozory, bo wraz ze wspomnieniami śmiało możemy również mówić o utracie człowieczeństwa. Choć ludzkich cech, w tym empatii, im nie brak, anteriony będąc w zasadzie zwierzętami, choć i to jest błędne stwierdzenie, bo to tak jakby Regisa sprowadzić do krwiożerczej maszyny do zabijania, wykorzystują jedynie swą ludzką formę lub jej hybrydę, zależnie od potrzeby i co istotne, mają nad tym pełną kontrolę. Jednym słowem, jak już się zapewne domyślacie, są w sporym uproszczeniu przeciwieństwem teriantropów. Same aguary można określić jako pokojowo nastawione do ludzi, choć tak naprawdę unikają jakiegokolwiek kontaktu, chyba że człowiek w swej niewiedzy i głupocie narazi się tej istocie. Ponadto praktycznie każdy czarodziej mógłby zazdrościć aguarze zdolności magicznych, bo tak potężne i nieprzeniknione iluzje są wręcz ewenementem. Dość jednak o tym, bo choć aguary to bardzo fascynujące i tajemnicze istoty, to na moim kanale znajduje się już osobny materiał im poświęcony. Aby zachować ład i przejrzystość zarówno materiału, jak i informacji, zacznijmy od tego, jakie znane teriantropy wyróżniamy. Wilkołaki, przytoczone już na początku. Kotołaki, szczurołaki oraz niedźwiedziołaki. Zanim przejdziemy dalej, jako ciekawostkę pozwolę sobie również przytoczyć świniołaki, o których mogliśmy żartem usłyszeć choćby w pierwszym odcinku serialu Netflixa. Bądź można tu przybliżyć również historię ze wsi Sforoń, w Velen, gdzie jej mieszkańcy, skuszeni kosztownościami, padli ofiarami klątwy zmieniającej ich wszystkich w świnie. Choć w tym przypadku nie było mowy o powrocie do ludzkiej skóry, bez pomocy wiedźmina i zdjęcia klątwy. Przyznam, że aż kusi mnie, aby wspomnieć tutaj również o Vivienne, obciążonej klątwą, której skutkiem przemieniała się w hybrydę człowieka i wilgi. Co gorsza, forma zwierzęca z wiekiem bohaterki zaczęła dominować nad formą ludzką. Sama klątwa uaktywniała się, a jakże, podczas pełni księżyca, czyli tak jak najczęściej w przypadku pozostałych teriantropów. Jednakże, równie ciekawym przypadkiem jest nijaki Elit, syn Ostrita, tak, tego Ostrita, i późniejszej możnej właścicielki łaźni w Nowigradzie. Elit w pełni kontrolował swój przeklęty dar i mógł w dowolnej chwili zmieniać się w kruka, a to wszystko było wynikiem klątwy spowodowanej grabieniem poległych żołnierzy na pobojowiskach.
Efektem tych zmian było niestety coraz to większe zatracanie się w swojej zwierzęcej formie. O tej historii mogliśmy przeczytać na łamach komiksu Wiedźmin Klątwa Kruków. Wróćmy jednak do znanych nam teriantropów. O wilkołakach tudzież lykantropach można by mówić wiele, ale primo, jest to ogólny zbiorczy materiał o teriantropach, sekundo, są to najbardziej pospolite stwory z dziś omawianych. Powiadają, że osoba zraniona przez lykantropa sama staje się potworem, zyskując zdolność zmiany postaci z ludzkiej na wilczą, bądź pośrednią, człekokształtnego wilka. Skażenie wilkołactwem jest trudne do wyleczenia. Jedni mówią, że zarażony musi spędzić noc z dziewicą, drudzy, że specjalnie sporządzony eliksir musi wypić, a inni, że miłość wszystkie klątwy przełamuje. Jednak tego, kto spotka wilkołaka, nie interesuje raczej sposób na wyleczenie go z choroby. Wbrew pozorom nie każdy potwór musi zabijać. Wilkołaki zachowują swoją ludzką osobowość, starają się przekazać swoim bliskim, jeśli ci dowiedzą się o jego nieszczęściu, że zmienia się tylko z wyglądu. Niestety, z biegiem postępowania choroby, ludzka osobowość z czasem ustępuje instynktowi potwora. Przypadki te nie są jednak tak proste, jak mogłyby się wydawać. Większość lykantropów nie ma świadomości swojej przemiany, bo po zmianie formy kompletnie nic nie pamiętają. Aczkolwiek są i takie osobniki, które w pełni to kontrolują, dowolnie zmieniając swoją formę, jak choćby w przypadku Otto Dursta z sezonu Burz. Również ten drugi przytoczony wariant znacznie zwiększa szanse panowania wilkołaka nad swą krwiożerczą naturą. Naturą, która jest swoistym odbiciem złych intencji skrywanych przez człowieka. W pewnym sensie jest ono wyzwoleniem, bo odzierając z człowieczeństwa, zostawia postać wolną, by wykorzystała całą swą inteligencję i spryt do realizacji jej głęboko skrytych potrzeb. Zyskuje do tego wielką siłę, szybkość, pozwalającą jej każdego dopędzić, i węch, pozwalający wytropić kogo tylko zechce. Na pewno przytoczony fragment kogoś wam przypomina. Kogoś, o kim część z was zapewne myśli od początku tego materiału. Vincent Mace. Bez wątpienia był jednym z tych bardziej myślących lykantropów, ale nie wszyscy mają tyle szczęścia w nieszczęściu. Dość jednak o wilkołakach. Kici kici, taś taś! Kotołak, jak to przypadło na teriantropa, jest człowiekiem, potrafiącym przemienić się w istotę przypominającą, a jakże by inaczej, kota. Ogromnego kota. A raczej hybrydę człowieka i kota. W sadze kotołaki są jedynie wspominane w jednym dialogu, ale w późniejszej grze wyobraźni, czyli podręczniku do gry RPG, wyczytać możemy, że przypominają wielkie hybrydy, a podobnie jak w przypadku wilkołaków i wilków, dobrze dogadują się z kotami. Nie wiem, czy to typowa kocia cecha, ale nienawidzą zarówno wspomnianych wilkołaków, jak i szczurołaków. Muszę również tu wręcz wspomnieć o doskonale znanym nam przypadku kotołactwa zobrazowanym w komiksie Wiedźmin Racja Stanu, gdzie brat pana na zamku odziedziczył klątwę po ojcu, zmieniając się w wielkiego, człekokształtnego tygrysa. Pół człowiek, pół szczur. Sami musicie przyznać, że nie brzmi to zbyt pokrzepiająco. Jako jedyny rodzaj teriantropów atakują grupowo, jak to na szczury przystało, a ogromny refleks i przebiegłość w połączeniu z zatrutymi pazurami czynią z nich niezwykle niebezpieczne potwory. Poza grą wyobraźni, potwory te w zasadzie nie występują i jakoś mi tego faktu nie szkoda. Niedźwiedziołaki zdają się jedyną grupą stworzeń czy też ludzi, którzy świadomie poddają się klątwie. Klątwie, która na wyspach Skellige uchodzi wręcz za kult. Mawia się, że wyznawcy Svalbloda zwykle nie noszą broni przy sobie, a to dlatego, że nie muszą. Specjalny rytuał daje berserkom możliwość przemiany w niedźwiedzia podczas walki, choć przemianę tą można również wymusić poprzez odpowiednią dawkę ziół i krwi, tak jak to było w przypadku uczty na zamku Ancrite. W
W tym materiale to już by było na tyle. Choć o wilkołakach czy niedźwiedziołakach nie powiedziałem wszystkiego, bo chciałem się tutaj skupić ogólnie na anterionach i teriantropach, to mam nadzieję, że jeszcze do tego kiedyś wrócimy. Tymczasem dziękuję serdecznie za oglądanie, pozdrawiam i do usłyszenia.